Dzień dobry, proszę Państwa, witam serdecznie z Dublina. Wczoraj z Aliczkiem przyleciałyśmy do Dominiczka i do Agi. I proszę Państwa, dzisiaj jedziemy sobie w składzie trio. Prawda, Dominiczek kierowca znowu bombowca, proszę bardzo. Siemaneczko. Tam Aliczek z tyłu z pomponem po prostu siedzi sobie, pełna zima, prawda, w Irlandii została. Zima w pełni, jedziemy sobie. Z tego nie ma. Jedziemy pozałatwiać sobie parę spraw, pogarniać niektóre sprawy, Ryczu jedzie obrabować bank. Jadę obrabować bank z pozostałości w wysokości 1 centa i zamknąć konto, a tutaj... Aliczu jedzie wybrać Alicz... grube hajsy. Generalnie ta czapka to nie jest czapka, bo kominiarka, to jest kominiarka, tam z tyłu ma dwie dziury. I jedziemy obrabować bank, taka historia. Tu mamy kierowcę, który będzie po prostu rajdem uciekał nam. I taka historia. Słuchajcie, no recesja znowu nastała w Anglii. Trzeba obrabować bank w Irlandii, no niestety. I generalnie potem jedziemy na zakupy. Jedziemy z takim hajsem. Z takim hajsem to no nic innego nie można zrobić, jak tylko pojechać na zakupy. Do Primara! Po skarpetki do Primara jedziemy. Po kominarki nowe. Tym razem różowe. Różowe, żeby nas nie poznali przy następnym napadzie. Nie pokażę Wam, co fantastycznego można kupić w, prawda, sklepach w Irlandii, typu Tesco na przykład. Pokażę Wam, prawda, irlandzkie produkty, które są prawdopodobnie takie same jak w Anglii, ale spoko. Ale spoko. Okay. Jesteśmy już po banku, po sprawach załatwionych. I shopujemy teraz sobie w Tesco. Słuchajcie, ja jeszcze nie byłam u mnie w Tesco i nie widziałam w ogóle właśnie halloweenowych ani ozdób, ani w ogóle przybrań, ani nic. I jak tutaj weszłam, to po prostu jak normalnie w świecie dla dziecka, tym zabawkowym, jak to się nazywa, w sklepie po prostu z zabawkami, po prostu się poczułam. I oczywiście musiało być przepiękne zdjęcie w przebraniach. A teraz idziemy po zakupy, po jedzonko. Ja też tak chcę nagrać. Hangover Part 3. Dominik pokroił chleb. Operator robi cycki. Operator zajmuje się cyckami. Ktoś musi. Żadna kobieta się nie chce tego jąć. Sytuacja wygląda następująco, że mam zamiar robić makijaż Alicji. Tak sobie po prostu wymyśliliśmy, że zrobimy makijaż Alicji. Jutro będzie kolejny vlog, znaczy jutro będę kręcić kolejny vlog, a w nim jedziemy na shopping z Agą i Dominiczkiem. I jak wstaniemy w miarę wcześniej, to może umaluję jeszcze Agę. Chcesz konturowanie? Także postaram się jeszcze Agę jutro też ogarnąć po prostu. I tak wygląda gotowy Aliczek, przepiękny, wspaniały, proszę Państwa, proszę, z tego strony, z tej strony zbliżenie, tak, jest, uhuu, sexy! Chcecie zobaczyć w innym kolorze to wszystko, zamknioczka, super, bardzo mi się podoba, bardzo ładnie. A Aga tam stoi, spi to i czeka po prostu, aż skończymy nagrywki. Ja jutro będę odpimpowana. Aga będzie jutro odpimpowana, ale proszę bardzo, no zobaczcie, no jak pięknie to jest w ogóle zrobione, coś cudownego, naprawdę. I bardzo smaczne. Proszę Państwa, wieczorową porą, chciałam krótko zakończyć tego vloga, bo zazwyczaj moje vlogi nie mają zakończenia ostatnio.
Więc chciałam zakończyć tego vloga tym jakże miłym akcentem z kanapy z Dublina i po prostu powiedzieć do zobaczenia jutro. Operator mówi dobranoc. Ale w koszuli w kratę. W bardzo dużą kratę. Aga. Tak? Ja mam maseczki z praną gwiazdeczkę. Dobranoc. Ja tę mamę znajdę. Masz ogień? Mama fajna, góralka poszukiwana. O Jezus, pani. Weź, wolę, zjedziemy. Góralka szuka męża, trzeba nowy program zrobić. Co to jest to? Bo już jest, ale chciałem. Dobranoc, proszę państwa, dobranoc. Właśnie, że się zbuta i to nisko się wkręci.